Gloria, gloria, gloria. Nie czynię.
przyłączyło się do aniołów spoza stępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo. Pojawiła się, nic nam nie pozostaje, jak tylko odpowiedzieć miłością. Niech zatem ten żywy dialog z Jezusem Chrystusem dokonuje się i trwa każdego dnia. Niech w tym towarzyszy nam i przoduje Matka Najświętsza. W tym roku hasłem roku duszpasterskiego, i zauważymy to w szopce przygotowanej przez brata Patryka, jest zaproszenie: idźcie i głoście. Bądźmy jak aniołowie, którzy głoszą pasterzom prawdę o miłości Jezusa Chrystusa nowonarodzonego. Idźmy i głośmy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Na przeżywanie tej uroczystości Bożego Narodzenia każdemu z was, i kochanym parafianom, i kochanym gościom, bo wiem, że jesteście, widzę was, że przyjeżdżacie i z dalsza, i z bliższa. Jesteście związani z tym Kościołem przez sympatię trochę pewną, może przez inne racje. Zawsze tu jesteście mile widziani, jesteście tutaj u siebie w domu. Wszystkim wam życzę z całego serca Bożego pokoju i dobra, Bożej miłości i Bożego świata. Radosnego świętowania tej uroczystości, Bożego świętowania. Niech tak będzie. Oby nic i nikt nie przysłonił nam tej radości, że Jezus Chrystus narodził się i jest Panem z nami. Emmanuel. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Amen. Thank you.